Hej, witam Zodiakalne Wodniki w czytaniu na 2024 rok. Popatrzymy na każdy kwartał, na energię ogólną, na pracę, karierę i finanse oraz na miłość i relacje. I weźmiemy też kartę porady na każdy kwartał. Jeżeli jesteście zainteresowani czytaniem indywidualnym dla siebie na ten przyszły rok w takiej formie jak to, które będziemy mieli dzisiaj, to w opisie poniżej znajdziecie link do mojej strony, na której znajdziecie więcej informacji na ten temat. A teraz zaczniemy i zaczniemy od tego, że weźmiemy po jednej karcie takiej ogólnej energii na każdy kwartał, więc na pierwszy kwartał, styczeń, luty i marzec mamy kartę pustelnik, później kwiecień, maj, czerwiec mamy kartę rydwan, lipiec, sierpień, wrzesień, super, karta rydwan po raz drugi. I październik, listopad, grudzień, karta umiarkowanie. Okej, okay, bardzo ładnie. Bardzo fajna energia. Okej, więc zacznijmy od tego pustelnika na pierwszy kwartał. Zobaczmy, co mamy tutaj dalej. Mamy kartę diabeł. Okej, więc ta karta pustelnik pokazuje pustelnika, który jakby wychodzi z jaskini, tak? Czyli ogólnie energia pustelnika pokazuje kogoś, kto wszedł sobie do jakiejś jaskini, czy wewnętrznie jakby zajrzał gdzieś tam w głąb siebie, czy skupił się na jakiejś ważnej dla siebie sprawie. Chociaż głównie tutaj chodzi, jeżeli mówimy o pustelniku, no to on tak jakby idzie w głąb siebie, żeby poszukać jakiejś takiej mądrości, tak, żeby zajrzeć w siebie i poszukać w sobie nowych jakości, tak, czegoś, co jest dla niego istotne na ten moment, może jakichś odpowiedzi na ważne dla siebie sprawy, ważne tematy. A to, co tutaj czuję z tą kartą diabeł, to że być może byliście w jakiejś trudnej sytuacji, może czuliście się ograniczeni, tacy związani, jakbyście mieli związane ręce w jakiejś sprawie, może było coś, jakiś duży, ważny projekt, który chcieliście zrealizować, coś, o czym od dawna myśleliście i czy coś, co chcieliście zmienić, może dla części z Was to może być na przykład jakieś problemy zdrowotne, tak, i nie wiedzieliście, jak się za to zabrać, chcieliście poprawić jakoś swoje zdrowie, swoją kondycję, a ciągle coś Was ograniczało, ciągle może jakieś rzeczy wypadały inne, tak, którymi musieliście się zająć, nie mogliście poświęcić sobie samemu tyle czasu, ile chcieliście, albo jeżeli chodzi właśnie o problemy zdrowotne, no to może nie mogliście znaleźć, tak? Może szukaliście, nie mogliście znaleźć żadnego rozwiązania. Albo jeżeli chodzi właśnie o jakiś projekt, nad którym pracowaliście, to też tak jakby Wam czegoś brakowało, właśnie nie mieliście jakiejś odpowiedzi, albo nie mieliście takiej motywacji, takiej odwagi na przykład do tego, żeby wyjść poza swoją strefę komfortu, wyjść poza swoje granice, żeby jakoś rozwiązać ten problem, z którym się zmagaliście. I z tego powodu myślę, że no, mamy tutaj początek roku, więc teraz nagrywam to jeszcze pod koniec roku, więc może poprzednie miesiące, jeszcze końcówkę tego 2023, albo może cały rok, może to był jakiś dłuższy proces, dłuższy okres, w którym tak jakby byliście właśnie w takiej jaskini, w którym pracowaliście nad sobą, w którym szukaliście jakiejś odpowiedzi, staraliście się coś zrozumieć, szukaliście tej odwagi może w jakiś sposób, tak? I to, co widzę tutaj na początku roku, to właśnie to, że uda Wam się już jakby wyrwać, znaleźć odpowiedzi, tak, wyrwać z tych ograniczeń, z tych jakichś spraw, które Was właśnie ograniczały, z tego, co Was jakoś powstrzymywało. Może nabierzecie właśnie odwagi, albo znajdziecie jakąś odpowiednią metodę leczenia, tak? Albo jakiś sposób, jak pogodzić, nie wiem, pracę z jakimś swoim hobby, swoim zainteresowaniem. Dobrze, zobaczmy w takim razie dalej. Praca, kariera i finanse w pierwszym kwartale dla wodników. Mamy ósemkę buław. Więc tutaj no, fajna energia również. Ósemka była pokazuje taki strzał, tak? Tutaj mamy osiem strzał, które lecą wszystkie do przodu w jednym kierunku z taką wielką prędkością, tak? Więc nie dość, że wyjdziecie do przodu, tak? Czy uda Wam się coś jakby odblokować, tak? Żeby ruszyć z tym tematem, ruszyć może z działaniem
w obrębie tutaj kariery finansów, tak? Czyli albo rozwijać jakiś swój biznes, albo jakiś projekt. Tutaj też nie musi wcale chodzić o pracę tylko i wyłącznie. Może nie pracujecie, może jesteście na jakimś zwolnieniu, może już nie pracujecie albo jeszcze, więc nie wiem, może na studiach idziecie na jakieś studia, tak? To też może być z tych rzeczy. Albo na studiach jakiejś większej nowej motywacji dostaniecie, żeby się czegoś nauczyć, albo poza pracą, żeby zdobywać jakieś nowe umiejętności, żeby zrealizować jakiś swój plan, tak, żeby jakby ruszyć z kopyta i właśnie realizować jakieś swoje marzenie tutaj w tym obrębie takiej no, pracy, kariery, finansów. Tak? Może to też symbolizować jakąś poprawę na przykład sytuacji finansowej, chociaż wiecie co, wezmę jeszcze jedną kartę, bo mi przyszło przez myśl, że ta ósemka może, ósemka buław, król buław. Okej, może dla części z Was może się to w jakiś sposób wiązać z trudniejszą sytuacją finansową, tak jakby to było dużo wydatków, ale nie na takiej zasadzie, że będziecie tracić te pieniądze i będą takie, wiecie, jakieś mandaty, jakieś takie rzeczy się pojawiać, czy że nie będziecie pieniędzy dostawać, zarabiać, tylko na takiej zasadzie, że będzie więcej wydatków jako takie inwestycje. Tak, może jakieś właśnie nowe szkolenie pójdzie, albo właśnie nowa metoda leczenia jakiejś tam waszej choroby będzie wymagała może dodatkowych pieniędzy, ale czuję, że to będzie jakby warte tego. Cokolwiek tutaj będziecie inwestować, to czy to będzie, czy to będą pieniądze, tak, czy to będzie też wasza energia, wasze zaangażowanie. Jeżeli mówimy o jakichś nowych kursach doszkalających, czy jeżeli to będzie na przykład właśnie budowanie jakiegoś swojego biznesu, budowanie jakiegoś dodatkowego źródła dochodu, no to w to też trzeba się zaangażować, zwłaszcza na początku, tak, zwłaszcza jeżeli coś startuje, dopiero coś zaczynamy. Więc też z tym królem buław tutaj widzę dużo takiej odwagi, dużo determinacji, tak jakby ten cały okres, który ten pustelnik spędził w jaskini, to mam teraz taki obraz, jak w sumie to nie jest dobry obraz, no ale dobra, dokończę tą myśl, jak niedźwiedzie idą, jakby zasypiają, no zapadają w ten sen zimowy, tak? No to wcześniej się najedzą i mają dużo energii i no idą spać. W sumie chciałam powiedzieć, że z tą całą energią później się budzą i mają siłę do tego, żeby działać. No w sumie tak nie jest, bo one tą energię zużywają na to, żeby ten sen zimowy przetrwać, no ale powiedzmy, że wy w tej jaskini jakby gromadziliście tą energię, odkładaliście tą energię, ona może była zablokowana z jakiegoś powodu, ale teraz jak się odblokuje, no to tak jak ta ósemka buła, po prostu wystrzelicie do przodu. Może to oznaczać jakieś nowe oferty pracy, które się pojawią, albo że wy zaczniecie bardziej aktywnie szukać i przez to jakby też będziecie mieli większą pewność siebie, zdecydowanie. No i z tego powodu wiadomo, że jak idzie ktoś, kto ma niskie poczucie własnej wartości, pójdzie na rozmowę kwalifikacyjną, no to też adekwatnie do tego, no to widać po postawie ciała, tak, to widać po tym, po tonie głosu, słychać po tonie głosu, widać po tym, jak ktoś się zachowuje, jak ktoś mówi, tak, no to wiadomo, że taka osoba ma mniejsze szanse, żeby tą pracę dostać. A ktoś, kto jest pewien siebie, kto wierzy w siebie, kto wie, jakie ma zdolności, kto wie, co potrafi, no to od razu ta energia jest taka, wiecie, zdecydowana, taka dojrzała, taka pewna siebie. I taką energię tutaj w Was widzę i na pewno przyniesie Wam to duże, duże korzyści, tak? Czy to właśnie w obrębie jakichś Waszych, takich bardziej prywatnych działań, jakichś zainteresowań, które może w przyszłości jakoś zaowocują, czy bezpośrednio przełoży się to być może na poprawę finansów, na dodatkowe jakieś źródła dochodu, na Waszą sytuację finansową. Okej, okay, dobra. Miłość i relacje. Mamy trójkę buław i rycerz mieczy, więc tutaj też jest dużo takiego ruchu do przodu. Wezmę jeszcze jedną, może zobaczę. Mi karta głupiec. Trochę tak jakbyście byli bardziej też gotowi na jakiś nowy początek, może jesteście gotowi właśnie otworzyć się już na jakąś bardziej poważną relację, albo jeżeli jesteście w jakimś związku, w jakiejś relacji teraz, czy w relacjach może z osobami, nie musi tutaj chodzić o partnera, partnerkę, tak, o jakąś miłość, może chodzić o jakieś inne sprawy, tak jakbyście byli bardziej
gotowi do tego, żeby się zaangażować w te relacje. Może też podejmiecie jakąś decyzję odnośnie nowego początku w waszym życiu, na przykład jakaś przeprowadzka gdzieś, na takiej zasadzie, że pomyślicie, okej, dobra, w sumie brakuje mi znajomych i rodziny, może na święta gdzieś tam pojechaliście w swoje rodzinne strony, jeżeli mieszkacie za granicą i sobie, wiecie, poczujecie, pomyślimy, że dobra, w sumie to za nimi tęsknię, tu gdzie jestem, to mi trochę tego brakuje, więc przeprowadzę się albo podejmę decyzję, tak, że za jakiś czas się przeprowadzę, że wrócę tam, skąd jestem. Albo jeżeli nic takich rzeczy, to może na takiej zasadzie, że więcej po prostu odwagi do tego, żeby jakoś wyjść bardziej do ludzi, poszukać nowych znajomych, poszukać takiego jakby towarzystwa, w którym będziecie czuli się dobrze. I też z tą kartą głupiec właśnie mam wrażenie, że nawet nie tyle chodzi o spędzanie czasu ze znajomymi, których znacie, no chyba, że w tym przypadku, gdzie jakby wrócicie gdzieś skądś, przeprowadzicie się, tak? No to wtedy okej, okay, ale jeżeli macie już teraz jakąś grupkę znajomych, to tutaj widzę, że to będzie, może być coś takiego, że zdacie sobie sprawę, że ci obecni znajomi nie do końca z wami rezonują, że może już nie do końca macie jakieś wspólne tematy z tymi osobami i otworzycie się bardziej na to, żeby znaleźć jakieś nowe towarzystwo, tak? Osoby, z którymi będziecie mogli jakby być bardziej sobą, tak? Że ta nowa wersja was, ktoś, kim się teraz stajecie, no, ta nowa osoba, tak? Ta nowa wersja was może też poszukać nowych znajomych, adekwatnych do tego, kim teraz jesteście. Jeżeli chodzi o miłość, jakoś bardzo tutaj nie czuję w tym momencie, żeby jakieś wielkie zmiany były, raczej pod takim kątem tego, jak wy się czujecie w odniesieniu do innych osób, takiego zadbania o to, żeby być właśnie, zbudować sobie jakąś nową siatkę znajomych, być w towarzystwie, które jest dla was odpowiednie. I też na takiej zasadzie, żeby jeżeli czujecie się gdzieś samotni, czuliście się samotni przez ostatnie miesiące, ostatnie lata, no to na takiej zasadzie, żeby to w jakiś sposób skorygować. Dobra, zobaczmy. Zobaczmy z kart emocji. Mamy kartę pożądanie i to mocno tutaj widzę, to też karta diabła trochę wiąże się jakby z pożądaniem. Ósemka buław, król buław, więc jakby zapragniecie właśnie taki apetyt na życie tutaj widzę. Taką poprawi się może jakby... Będziecie mieć więcej energii, tak, więcej pomysłów i więcej takiej odwagi do tego, żeby rzeczywiście sięgnąć po to życie. I więcej właśnie takich pragnień, że okej, okay, wow, ja chcę tego, chcę tamtego i zaczniecie po to sięgać. Ulga i niechęć i karta tęsknota. No właśnie, to jest ta niechęć i tęsknota. To też czuję z tą energią właśnie tęsknoty za... Może taka niechęć co do tego, co do obecnej sytuacji, w której jesteście i tęsknota za tym, czego tęsknicie, czego wam brakuje, tak? I że też ta tęsknota jakby będzie, zdacie sobie sprawę z tego, że czegoś wam brakuje, tak? Że za czymś tęsknicie, za jakimś poczuciem, jeżeli właśnie chodzi o wasze znajomości, o wasze relacje i no i to sprowokuje, tak, tutaj jakieś decyzje, podjęcie jakiejś decyzji, jakąś zmianę, jakiś ruch. I to może być też nawet coś takiego szybszego, niż wam się wydaje. W sensie, że szybciej może się zadziać. Może wcześniej myśleliście, że a dobra, kiedyś tam się gdzieś przeprowadzę, kiedyś coś tutaj zmienię. A patrząc na tego rycerza mieczy, który jest bardzo szybki w działaniu, może to być coś, co... zdziwicie się, że nie wiem, w ciągu miesiąca nagle się coś wydarzy, tak? Albo że podejmiecie jakieś decyzje i zaczniecie już coś tam robić, coś działać. Dobra, i weźmy kartę porady na ten pierwszy kwartał. Mamy kartę prokrastynacja. Okej, okay, właśnie to też mi przeszło przez myśl dosłownie, jak mówiłam o tym rycerzu mieczy, bo on okej, działa szybko, ale często też działa pochopnie. I też zobaczyłam
że tutaj w kolejnym kwartale mamy kartę Rydwan, na której ten koleś tutaj te konie jakby hamuje. Czyli warto, żebyście pomyśleli, przeczekali, zastanowili się, bo widzę tutaj silną energię, taką silną potrzebę, żeby nagle już szybko, już teraz już coś zmieniać. A tak jakby właśnie porada tutaj jest, żebyście poczekali chwilę. Może niekoniecznie poczekali, wiecie, z działaniem, ale przemyśleli coś 3, 4, 5 razy, przespali się jeszcze z jakąś decyzją. Nie podejmowali po prostu żadnych pochopnych decyzji, żadnych pochopnych działań odnośnie tego. Tak? Dobrze, zobaczmy w takim razie, co będzie dalej. Skoro mamy już ten rydwan, który hamuje. Co w takim razie w kolejnym kwartale, kwiecień, maj, czerwiec. Z energii ogólnej. Właśnie piątka mieczy. Zobaczcie, tu jest koleś, który się znowu drapie po głowie. Mam wrażenie, że coś tutaj, albo jakieś komplikacje wyszły, albo jeżeli się pośpieszyliście, nie poczekaliście, to może się okazać, że na przykład podpiszecie jakąś umowę, ale nie doczytaliście czegoś, nie? Albo, nie wiem, kupicie coś, zrobicie coś, a okaże się, że że efekt będzie, nie wiem, może niekoniecznie odwrotny do zamierzonego, ale takie mam poczucie, że czegoś może nie doczytaliście i później nie doczytacie, tak? Czy nie dopatrzycie się czegoś, jakieś niedopowiedzenie może będzie między wami a kimś i później może się pojawić takie, kurde, jak to teraz rozplątać, tak? Jak to odplątać, jak się z tego wyplątać, jak tutaj odwinąć tą relację, tą sytuację jakąś. Dalej mamy siódemka buław. Okej. Okay. I szóstka kielichów. W sumie mam wrażenie, że ta piątka mieczy to jakby wydarzyłaby się, gdybyście rzeczywiście tutaj jakąś decyzję pochopną podjęli. Więc to jest takie na zasadzie, żeby wam pokazać, tak, że pamiętajcie, żeby przeczekać coś. Pamiętajcie, żeby się dwa razy zastanowić, albo trzy razy nawet zastanowić i jeszcze pogadać z kilkoma różnymi osobami, co ktoś na to myśli, o tym myśli, żeby zdobyć jakby różne perspektywy, żebyście mieli więcej jakby opcji do rozważenia. Natomiast dalej mamy tą siódemkę buław i szóstkę kielichów. Tu z kolei mi się pojawiają właśnie jakieś relacje, jakieś znajomości, więc może tutaj też poznacie jakichś nowych ludzi. Na początku będziecie myśleli, że wow, to takie fajne osoby, takie fajne towarzystwo, a później może się w was pojawić, nie, zobaczymy, co nam się tutaj dalej pokaże, bo trochę nie jestem pewna, ale może się trochę pojawić w was taka potrzeba wycofania się z jakiegoś powodu. W sumie jeżeli chodzi o tych znajomych, mam poczucie, że jakby to nie z nimi będzie problem, to nie będzie na takiej zasadzie, że te nowe osoby, czy jakaś nowa osoba wydawała się super, a później okazała się nie super, tylko bardziej na takiej zasadzie, że wy może sobie zdacie sprawę, że jednak ta osoba nie jest tym, kogo potrzebuje w tym momencie, albo że wy potrzebujecie może więcej czasu, niż wam się wydawało, albo tak jakby dowiecie się sami o sobie czegoś, że może myśleliście, że potrzebujecie, że chcecie, nie wiem, spędzać bardzo aktywnie czas i szukaliście znajomych, którzy wiecie, wiecznie gdzieś tam chodzą, działają, coś robią, jeżdżą na rowerze, chodzą po górach, pływają i tak dalej, a może dacie sobie sprawę, że w sumie was to trochę męczy i że tak naprawdę potrzebujecie więcej czasu sami dla siebie w takiej izolacji, trochę samotności, niż wam się wydawało, że owszem, okej, lubicie gdzieś wychodzić i spędzać aktywnie czas, ale nie wzięliście pod uwagę tego, że w międzyczasie się zmieniliście w poprzednich miesiącach, w poprzednich latach i więcej radości daje wam, może nie radości, ale taką macie potrzebę, żeby też mieć czas na to, żeby wsłuchać się w siebie. A już wiem w sumie też, co tutaj, o co może z tym chodzić. Że to może być taki okres, w którym będziecie mieli po prostu dużo rzeczy na głowie. Dużo różnych spraw będzie od was wymaganych, dużo spraw się będzie pojawiać, tak? Dużo rzeczy, którymi musicie się zająć. I to też może
Też może dlatego tutaj w tym poprzednim kwartale nie jest wskazane, żebyście podejmowali jakieś duże decyzje, jakieś duże zmiany wprowadzali, no bo w tym drugim kwartale będziecie mieli i tak wystarczająco dużo roboty. Więc jak sobie dołożycie jeszcze jakąś wielką przeprowadzkę czy coś takich rzeczy, to, no to może być po prostu, wiecie, trudno, żeby to ogarnąć pod takim kątem. Nie żeby sama decyzja w sobie była zła, ale może po prostu nie w tym momencie, żeby się nie zajechać później. No dobra, zobaczmy, co mamy dalej. Praca, kariera i finanse. Ósemka mieczy. Dziewiątka mieczy, okej. Więc tutaj... no właśnie, nic dziwnego, że ten rydwan jest taki hamujący, bo tutaj było tak, wiecie, właśnie z kopyta ruszyliście, może złapaliście kilka srok za ogon, jak to się mówi, zaczęliście kilka różnych rzeczy, a później może się okazać, że właśnie nie macie energii na to, że to za dużo, tak, że tutaj mieliście taki zastrzyk energii, więc się złapaliście za wszystko, co było możliwe, co chcieliście zawsze zrobić, a później się okaże, że jednak jest tego za dużo i że jakby nie dajecie rady, tak? Nie ogarniacie tego po prostu. Czy to pod kątem czasu, czy też pod kątem tego, że no, nie możecie się skupić na jednej konkretnej rzeczy, żeby ją zrobić w 100% dobrze, no bo ciągle coś innego wypada. Więc tym bardziej ten pierwszy okres jest tutaj bardzo ważny, żeby tak strategicznie podejść do tego, co będziecie robić, żeby wziąć, mimo tego, że macie dużo energii i dużo rzeczy chcecie robić naraz, to wybierzcie może jedną najważniejszą, na której się skupicie w 100%, może jakąś jedną drugą, która nie wymaga aż tak dużo zaangażowania od was i na razie tyle, tak? I z czasem zobaczycie, będziecie sobie dodawać więcej, nie martwcie się, w drugiej połowie roku jest fajna energia, więc myślę, że wtedy będzie czas, zobaczymy za chwilkę dalej, ale myślę, że wtedy będzie właśnie czas na to, żeby dokładać dalej i dalej kolejne rzeczy, które was interesują, ale ten pierwsza połowa roku nie jest tym. Więc to tutaj jeszcze no, jeżeli chodzi tutaj o pracę i karierę, myślę, że jakby nie widzę, żeby to były jakieś, wiecie, takie straszne rzeczy. Najbardziej czuję właśnie to, że po prostu będziecie mieli dużo na głowie. Więc żeby trochę oszczędzić siebie w tym drugim kwartale, no to ważne jest, żeby tutaj właśnie zaplanować sobie na spokojnie. To jak i mieć świadomość tego, żeby się nie przeciążyć. Zobaczmy miłość i relacje. Karta siła. I rycerz buław. Więc tutaj fajna też energia, dużo się dzieje, więc może też z tego powodu tutaj miałam takie poczucie, że wam trochę brakuje znajomości, jakichś kontaktów z bliskimi osobami. I tutaj może się pojawić dużo różnych atrakcji, dużo różnych osób, z którymi, dużo różnych sposobów, w który będziecie spędzać czas z różnymi osobami. Ale trochę mam poczucie, że właśnie w jakiś sposób jeszcze będziecie, przynajmniej z częścią tych osób, albo z jakąś jedną osobą, będziecie trochę musieli zakładać maskę tej starej wersji siebie, tak? W jakichś sytuacjach, albo w jakiejś sytuacji, czy w relacji właśnie z jakąś jedną osobą, będziecie jeszcze... Bo wiecie, jak to jest? To jest tak, że mamy jakieś znajomości, czasami przez, wiecie, wieloletnie, no ale każdy z nas się zmienia gdzieś tam w życiu, zwłaszcza wy, a jeszcze bardziej się zmienicie w kolejnych latach, to wam mogę już powiedzieć, ale wy też się zmieniliście, tak, przechodzicie tutaj sobie jakąś transformację, w jakiś sposób tam nad sobą pracujecie, więc nasze potrzeby się zmieniają, tak, sposób, w jaki mówimy, to, o czym rozmawiamy, to, w co wierzymy, to jak spędzamy czas, tak, to się zmienia. Jeżeli się spotykamy właśnie z osobą, z którą od lat mieliśmy jakąś relację i ta osoba idzie jakby zupełnie innym torem, no to żeby utrzymać tą relację, musimy dalej być z tą starą wersją siebie. Jakby przy niektórych osobach można, jakby niektóre relacje albo niektóre osoby są na tyle otwarte, że to nie ma znaczenia, że my się zmieniamy. Także i tak zawsze można znaleźć ten wspólny język, ale czasami tak nie jest. I czasami właśnie, żeby
móc dalej jakby mieć o czym rozmawiać w ogóle i żeby tą relację utrzymać, trzeba jeszcze tą maskę założyć. I to jest strasznie męczące, ale mam poczucie, że tutaj jeszcze może zaczniecie sobie uświadamiać to, tak, że są jeszcze takie relacje, w których nie do końca możecie być sobą i dzięki temu zdacie sobie sprawę z tego, że jak bardzo chcecie być sobą i jak bardzo właśnie też męczy was to, co mówiłam na samym początku, jak bardzo męczy was to, że staracie się czasem budować dalej swoją codzienność, tak, swoje życie według jakichś starych schematów, które już tak naprawdę z wami samymi nie rezonują, tak, które już was trochę wyczerpują i trochę męczą. Więc jakby z jednej strony fajny okres pod takim kątem, że będzie się dużo działo na pewno, tak jak już wcześniej mówiłam, na wielu różnych płaszczyznach i tak towarzysko i w pracy pewnie też, czy w związku z jakimiś różnymi innymi przedsięwzięciami czy projektami, które się zaangażujecie. Ale no to sprawi, że będziecie musieli troszeczkę przystopować, że będziecie potrzebowali, że zdacie sobie sprawę, bo to nie jest tak, myślę, że jakby stara wersja was świetnie sobie radziła w takim trybie, gdzie dużo rzeczy się działo. Ale mam poczucie, że nowa wersja wasza potrzebuje trochę więcej wyciszenia, wsłuchania się w siebie, takiego większego kontaktu samego ze sobą, czy samej ze sobą. I tutaj w tym okresie właśnie zaczniecie zauważać, jak bardzo wam tego potrzeba. Mimo tego, że koniec końców myślę, że energia będzie fajna, ale no trochę taki zgrzyt może być właśnie pomiędzy tym, że w sumie tak, czekaj, w sumie tego to ja już nie lubię robić, albo nie mam siły, żeby aż tak dużo tego robić, tak? Nie wiem, aż tak często wychodzić, czy tyle rzeczy ogarniać naraz, że to już jest jakby za dużo, za szybko, że owszem, chętnie pójdę do przodu z czymś, ale z czymś, co jest takie bardziej konkretne i bardziej w zgodzie ze mną. Okej. Okay. Anyway. Idziemy dalej, zobaczymy z kart emocji, karta podziw, no właśnie, zobaczycie sami, jak bardzo się zmieniliście, jak bardzo dojrzeliście, jak bardzo sami będziecie po prostu pełni podziwu, bo tutaj widzę jakby to, tak jak wy byście byli, patrzyli na obecną wersję siebie i zdawali sobie sprawę, jaką osobą byliście do niedawna, a jaką osobą stajecie się teraz. Tak, że tu mamy dziecko, tu mamy tą dorosłą i sami po prostu będziecie pełni podziwu też jaką drogę przeszliście w poprzednich latach, ale też to kim teraz jesteście. Karta spokój, i to jest właśnie ten spokój, którego będziecie potrzebować więcej, może medytacja jakaś, tak, więcej takich rzeczy, które pozwalają wam mieć kontakt samego ze sobą, czy samej ze sobą. I niezadowolenie, no to jest właśnie to, o czym mówiłam, że zaczniecie właśnie widzieć, będziecie trochę niezadowoleni, tak, z tego, że jakby nawet, jak to powiedzieć, w sumie już to powiedziałam, także dużo rzeczy będzie, które będą jakby starą wersją was, w których zauważycie, że nie jesteście wcale zadowoleni z tego, że to takie jest, mimo tego, że kiedyś wam się to podobało. Więc to takie niezadowolenie się tutaj może pojawić jako reakcja na zdanie sobie sprawy z tego, że już coś, co wam się kiedyś podobało, teraz już nie do końca dla was działa. Okej, okay. Zobaczmy kartę porady. Mamy kartę duma i śmiesznie, bo właśnie bardzo często te dwie karty wychodzą razem. I na jednej i na drugiej karcie mamy jakby pół twarzy zakryte, pół twarzy odkryte. Tak? Tutaj mamy pół twarzy lwa, gdzie w sumie tutaj to też widzę jakby ten lew, to była taka dzikość, taka autentyczność tej osoby, którą ta osoba jakby już czuje, ale jeszcze nie do końca może pokazać na zewnątrz. I tutaj mamy podobnie. Też mamy tą kobietę, która jeszcze pół twarzy ma zakryte tutaj tą takim welonem z trupią czaszką. Więc tak jakby jeszcze nie czuła w pełni, że może pokazać swoje autentyczne ja, no ale co tutaj widzimy jako tą
na tej karcie, że powoli się to odkrywa, tak, że ona powoli zdaje sobie sprawę z tego, kim jest naprawdę i coraz bardziej odważnie pozwala sobie być tą osobą, pozwala sobie być sobą w 100%, bez zakładania właśnie maski, bez udawania kogoś, kim już nie jest, kogoś, kim nie chce być. Więc tego sobie zaczniecie zdawać sprawę i nad tym pracować. I tutaj jako porada w takim razie. Tutaj też na tej karcie mamy, ta osoba ma taką koronę cierniową ubraną. Więc na co bym chciała zwrócić uwagę, to, że jeżeli udajemy kogoś, kim nie jesteśmy, to tak jakbyśmy sobie właśnie taką koronę cierniową ubierali. To tak jakbyśmy... Jakby to są takie sytuacje, w których my sami tak naprawdę cierpimy, tak? Gdzie ta maska, którą ubieramy, wcale nie jest czymś miłym, wcale nie jest czymś wygodnym. I to nasze piękne, prawdziwe ja po prostu cierpi wtedy, kiedy musi udawać kogoś, kim nie jest. Więc no taka porada, ja wiem, że to nie jest łatwe, zwłaszcza jeżeli ktoś się dopiero tego uczy, dopiero zaczyna, to wcale nie jest łatwe pokazać, zwłaszcza w takim towarzystwie, w którym zwłaszcza jeżeli chodzi o jakieś właśnie stare może znajomości, tak, w których te osoby widzą was w jakiś sposób, tak, pamiętają was w jakiś konkretny sposób i nagle zacząć robić coś zupełnie innego, albo nagle zacząć mówić o rzeczach, że zgadza, nie wiem, że wierzycie w jakieś rzeczy, w które nigdy wcześniej nie wierzyliście, tak, jakby wyłamać się z tych schematów, wyłamać się może z tego schematu, z takiego pudełka, tak, w którym do tej pory byliście, w który te osoby do tej pory was widziały. Więc no do tego trzeba trochę odwagi. Weźmy jeszcze jedną kartę. I mamy kartę miłość. Zawsze mnie ta karta zastanawia, bo mamy kartę miłość, a tak naprawdę gdzie tutaj widać miłość na tej karcie taką prawdziwą, nie? Mamy tego kolesia na obrazie, który patrzy na tą kobietę i żywą kobietę, która idzie w ogóle w innym kierunku. Więc takie mam poczucie, że czasami tą miłością, albo czasami właśnie tym, co możemy zrobić dla siebie najlepszego, to jest to, żeby zostawić za sobą tą starą wersję siebie. Zostawić za sobą może jakieś towarzystwo, które nas nie akceptuje, albo przynajmniej mocno ograniczyć kontakty, po to, żeby sobie dać przestrzeń, pozwolenie na to, żeby móc być sobą. Okej. To idziemy dalej. Dalej mamy kartę Rydwan, już tej normalnej wersji, bez żadnych hamulców, ale też mam poczucie, że tutaj na początku było dużo takiej energii w tym pierwszym kwartale, takiego biegu, że już szybko, wszystko naraz. Później był taki wielki hamulec, że nie dam rady, że muszę to jakby wyhamować i muszę jeszcze raz się przyjrzeć, muszę jeszcze raz się zastanowić czemuś, może priorytety ustalić, może coś odstawić na bok jakieś rzeczy, zrezygnować z czegoś. A tutaj już mamy ten rydwan, ale on nie wygląda jakby gdzieś pędził. Tak, on sobie po prostu ładnie, dostojnie idzie w takim odpowiednim, równomiernym tempie. Więc tutaj już ta energia, co się pośpieszyła, trochę się wyhamowała i teraz już jest tak płynnie. Dalej mamy kartę paśmieczy i trójka kielichów. Więc ładnie się ten tutaj bałagan z pierwszej połowy roku ładnie się jakby uspokoił, wyhamował, ułożył. Mamy kartę paśmieczy, gdzie jest osoba z taką całą garścią żarówek, tutaj balonów żarówek, co widzę często jako nowe pomysły. I mimo tego, że jest tutaj jakaś przepaść, no to ta osoba sobie tutaj tak leciutko nad tym, spokojnie sobie nad tą przepaścią przechodzi do jakiegoś nowego rozdziału w waszym życiu. Czyli teraz widzę, że po prostu przemyśleliście sobie jeszcze raz to wszystko, co się tutaj zadziało, to wszystko, co chcieliście zrobić, co już nie wyszło, jakieś pierwsze potyczki, jakieś pierwsze porażki może się pojawiły, musieliście skorygować jakby swój tor, przemyśleć jeszcze raz, właśnie ustalić nowe priorytety i tutaj już mamy taką energię, gdzie odważnie idziecie
przekraczacie już też pewną barierę, której wcześniej wam się nie udało przekroczyć, tak? Jakby wychodzicie na jakiś nowy teren, tak? Albo wychodzicie poza tą swoją strefę komfortu. I to z taką lekkością. Dla części z was, to też tak dopowiem może szczegółowo, dla części z was może to być na przykład pisanie czegoś, może tutaj mamy książkę, tak? Więc może jakaś książka, albo może na takiej zasadzie, że zaczerpnęliście porady jakiegoś specjalisty, jakiegoś prawnika, który no właśnie wspiera was, albo dał wam wsparcie w tej sytuacji. I tu, gdzie byliście, nawet tutaj mówiłam, żeby coś doczytać, tak? Dopowiedzieć, upewnić się, że to, co robicie, jest ok, że jakieś umowy, które podpisujecie, są w porządku i są jakby na waszą korzyść. Tak tutaj już czuję, że idziecie po prostu z tym do przodu, tak? Że to już zostało też skorygowane, załatwione, poprawione i z taką pewnością, że ok, już jesteście na dobrej drodze. Natomiast jeżeli chodzi o trójkę kielichów, to jest też taka karta akceptacji, tak, bycia właśnie w swoim towarzystwie i tutaj też były przeboje ze znajomymi, więc widzę, że znajdziecie właśnie swoje towarzystwo, kogoś z kim, może to nie będzie cała wielka grupa znajomych, ale to będą dwie, trzy, może cztery osoby, z którymi naprawdę się dobrze rozumiecie. Dla części z was może tutaj chodzić na przykład o zawarcie jakiejś współpracy z kimś w sferze biznesu, w sferze jakiejś tam waszej kariery. Co tutaj jeszcze może być? No dobra, pójdziemy dalej, zobaczymy. Praca, kariera i finanse. Tutaj jest dziewiątka buław, piątka kielichów i paść buław. Okej, okay, więc może być... Może być tak, że tutaj rzeczywiście wam się gdzieś noga podwinęła i coś poszło nie tak, jak sobie to zaplanowaliście na samym początku, w pierwszym kwartale, na samym początku roku. Więc mogą być troszeczkę takie obawy przed tym, żeby iść dalej, przed tym, żeby kontynuować ten temat. Ważne jest, żeby pozwolić sobie właśnie na ten etap, na ten okres takiej ala żałoby. Wiecie, niekoniecznie tutaj coś stracicie wielkiego, ale nawet po takiej porażce, no to wiecie, człowiek się czuje trochę skopanym przez życie i ważne jest, żeby pozwolić sobie to poczuć, że kurczę, no tak, była porażka, chciałam, żeby było tak, a wyszło inaczej i się rozczarowałam i dopuścić te emocje do głosu, bo to pozwoli wam jakby uwolnić nową energię, tak, bo w momencie, w którym blokujemy jakieś energie, właśnie te energie, emocje, te trudne emocje, to tak jakby jakaś część nas zamarzła i ona jakby, wiecie, zamyka się no jakby nie mamy dostępu do pewnej części naszej energii, a uwalniając właśnie te negatywne, trudne emocje, właśnie jakieś rozczarowania, smutek z jakiegoś powodu, rozluźniamy to miejsce w naszym ciele, czy miejsce w naszej energii, tak? To się rozmraża, więc mamy większy potencjał, większe zasoby, tak? Większy dostęp do tej swojej energii, którą możemy później wykorzystać na kolejną próbę, na też przemyślenie tego, jakby obranie innej strategii i wykorzystanie tego dalej. I to też właśnie daje energię do tego, żeby wrócić do tego momentu i wyciągnąć też lekcje z tego, co poszło nie po naszej myśli. I jakoś właśnie to skorygować, bo w przeciwnym razie tylko się zamykamy na to, zamykamy się na inne możliwości, nie dość, że sami sobie kłody pod nogi rzucamy, to jeszcze nie wyciągamy nawet wtedy żadnej lekcji z tego, co się wydarzyło, a to o to w życiu chodzi, tak, żeby okej, popełniać porażki, popełniać jakieś błędy, bo to z nich się uczymy najwięcej, to stąd się bierze doświadczenie, które później mamy, więc no, nie ma co się tutaj zamykać na to i się bać, tylko właśnie cofnąć się, przemyśleć to jeszcze raz, tak, poczuć, że no dobra, nie wyszło tutaj, może okej, moja wina, czegoś tam nie dopatrzyłem, nie doczytałem, ale trudno, nie? No, biorę to, co moje, mam nauczkę na przyszłość i idę dalej. Nawet jeżeli dla części z was to może być jakaś nieudana rozmowa kwalifikacyjna i może będzie wam, czasami mamy takie, nie wiem, czy wstyd,
Ale no, jak czujemy, że nam źle poszło, to nawet nie chcemy o tym myśleć albo nie chcemy o tym mówić. A warto właśnie się skonfrontować z tym i przeanalizować. Okej, dobra, tutaj zapytali mnie o to i nie wiedziałam, co powiedzieć. To zamiast unikać tematu, no to okej, to teraz się świetnie przygotuję do tego, że jak mnie ktoś jeszcze raz zapyta, no to już będę wiedziała, co powiedzieć, tak? Nie przygotuję sobie całą resztę innych pytań, które ktoś mi może zadać, żeby mnie nikt nie zagiął. I zobaczcie, ile tutaj jest energii. I to jest wtedy ten ruch do przodu, taki do rozwoju, do tego, żeby działać. A przy tej pierwszej opcji, gdzie ja schowam głowę w piasek i skulę się i nie chcę nawet patrzeć na to, co gdzieś tam powiedziałam komuś, czy co ktoś mi powiedział, no to jest zastój i w ogóle, no i koniec, nie? No i tak to można resztę życia spełnić, gdzie nic się więcej nie wydarzy. Okej, zobaczmy miłość i relacje. Ósemka monet tutaj jeszcze wyszła. To ja to jeszcze wezmę do pracy i do kariery, bo to jest taka karta związana właśnie z pracą. I to czuję jako taka porada, żeby po prostu, żebyście się nie załamywali, nie poddawali, tylko bez względu na to, co się gdzieś tam wydarzy, gdzie wam się noga podwinie, bez względu na wszystko, po prostu, żebyście dalej wytrwale pracowali, tak? Żebyście się jeszcze bardziej właśnie przez każdą jeszcze porażkę jeszcze bardziej przyłożyli do tych ważnych dla was tematów. Bez względu na to, o co tutaj chodzi, czy chodzi o jakieś dodatkowe zajęcia, bo się uczycie jakiegoś języka i ktoś wam, nie wiem, zwrócił uwagę, że jakiś błąd popełniacie, czy w pracy jakaś, wiecie, poważniejsza rzecz wyszła. To tym bardziej, jeżeli rzeczywiście chcecie osiągnąć swój cel, jeżeli chcecie osiągnąć sukces, to tym bardziej przyłóżcie się i stawiajcie czoła każdej porażce, przyglądajcie się. Sprawdzajcie dokładnie, co poszło nie tak, co mogliście zrobić lepiej i idźcie dalej do przodu. Okej, miłość i relacje w takim razie. Karta Rydwan. Po raz drugi. Więc dobra, weźmiemy jeszcze jedną kartę może. I rycerz kielichów. Okej, więc jeżeli czekacie na jakąś miłość czy coś z takich rzeczy, to jest idealna energia do tego. I tu mieliśmy lipiec, sierpień, wrzesień. Czyli możecie kogoś poznać, albo jeżeli jesteście w związku, to tutaj może się, wiecie, ta energia, jakby w relacji z tą osobą, zbliżycie się do siebie, tak? Może pojedziecie na jakiś fajny urlop, bo też mamy kartę Rydwan, spędzicie miło razem czas, taki bardzo romantyczny. Tutaj mamy tego, przystojnego pana z białym koniem. Tutaj jest jakiś, piknik, winko, owoce, jakiś list miłosny. Bukiet czerwonych róż, więc żyć nie umierać, nie? Same przyjemne rzeczy, więc tak, albo będzie to taki okres miło spędzonych randek, albo zaczniecie gdzieś chodzić na randki, otworzycie się na to, żeby kogoś poznać, albo właśnie kogoś poznacie nowego i no, i na razie wygląda to obiecująco, tak? Ale mam poczucie, że to jest, wiecie, taka pierwsza faza będzie, więc zobaczymy, co będzie dalej. Nie będę tutaj wybiegać za daleko. Co dalej? Może to też oznaczać na przykład to, że wy się będziecie czuli bardzo tacy atrakcyjni, będziecie mieli ochotę gdzieś więcej wychodzić, czy otworzyć się przed kimś, tak? Czy zbliżyć się do kogoś w jakiejś relacji. Nawet jeżeli to są takie relacje przyjacielskie, no to wiecie, z przyjaciółmi też można fajnie czas spędzić i czasami. Wiecie, czasami są to takie bardziej powierzchowne jakieś relacje, czy powierzchowne spędzanie czasu, a czasami ma się naprawdę jakąś taką fajną, głęboką rozmowę z dobrym przyjacielem, czy z dobrą przyjaciółką, i to też ma duże znaczenie dla nas, tak? To też nam pozwala jakby te więzi zacieśnić i nawiązać, tak? Z różnymi innymi osobami, nie tylko takie miłosne sprawy. Więc tak czy inaczej, bardzo, bardzo fajna energia. Dobrze. Zobaczmy z kart emocji na ten trzeci kwartał. Karta nadzieja. Napięcie. Pogarda. I niepewność. Okej. Więc myślę, że większość tych emocji tyczy się tutaj tej sfery jakby poza relacjami. Okej, nadzieja, chociaż tutaj też w zależności od tego, czego doświadczyliście wcześniej. Jeżeli poznacie kogoś nowego, to oczywiście, że będziecie mieli nadzieję na to, że będzie
Fajnie, tak? Ale jeżeli ktoś was wcześniej zranił, no to mamy kartę pogarda, czyli takie dystansowanie się, tak? Obawa przed tym, żeby ta sytuacja z przeszłości się znowu nie powtórzyła. Niepewność, tak? Czy ja aby na pewno jestem gotowa zaangażować się w tą nową sytuację, w tą nową relację. Natomiast jeżeli chodzi właśnie tutaj o tą sferę kariery, zainteresowań, to tutaj podobnie. Tutaj widzieliśmy już w poprzednim kwartale jakieś rozczarowanie, jakieś błędy, które się pojawiły. Więc to może sprawić, że no, będziecie się bali to kontynuować, ale tu, no, mieliśmy tutaj tą ósemkę monet, która powiedziała, żebyście przezwyciężyli te swoje obawy, tak? Jakąś niepewność i mimo wszystko działali dalej, zwłaszcza w tej sferze kariery, finansów. Dobra, zobaczmy jeszcze kartę porady na ten kwartał. Karta ściągnie swoją maskę i karta alchemia. Więc tak, z tą kartą alchemia od tego zacznę. Pierwsze, co tutaj jest ważne, to, żeby uświadomić sobie, czego ja chcę w życiu, co jest moim celem. Czy to odnośnie relacji, czy to odnośnie kariery, pracy i innych przedsięwzięć, innych projektów w waszym życiu. Bo jeżeli ja tego nie mam, jeżeli ja nie wiem, czego chcę i pojawia się jakaś porażka, pojawiają się jakieś obawy, pojawia się nowa relacja, pomimo tego, że mieliśmy trudne doświadczenia, więc jeżeli ja nie wiem, do czego dążę, nie mam jasno określonego celu, jasno określonego tego, czego ja chcę, co ja chcę osiągnąć w tym życiu, w tym momencie swojego życia, no to łatwo się po prostu poddać, łatwo się wycofać. Tak? Jak ja spróbuję jakiś biznes założyć i mi nie wyjdzie, albo pójdę na rozmowę kwalifikacyjną i mnie odrzucą, i się poczuję odrzucona i w sumie nie wiem w sumie po co ja tej nowej pracy szukałam, no może żeby pieniądze lepsze dostać, czy może nie wiem, coś tam, czegoś chciałam, tak? Czy ten biznes tak zakładałam na zasadzie, a dobra, spróbuję, może się uda, no to jak tylko pojawi się jakaś porażka, to ja się wycofuję później, tak? I nie mam w ogóle motywacji do tego, nie mam źródła motywacji do tego, żeby działać dalej. Ale jak określicie sobie, czego ja chcę, na czym mi zależy, no to żadna porażka was nie zniechęci. Tak? Jeżeli ten cel jest dobrze określony, to też jest ważne. I tak samo w relacji. Tak? Jeżeli się boicie, bo ktoś was kiedyś zranił i teraz poznajesz kogoś nowego i boisz się, że sytuacja się powtórzy, no to się możesz wycofać po prostu, ale jeżeli wiesz, jaki masz cel, wiesz, że chcesz być po prostu w związku, tak? Chcesz założyć rodzinę, chcesz mieć dzieci, albo może już masz, ale czujesz się samotny, samotna i po prostu wiesz, że chcesz być z kimś w związku, no to wiesz, że musisz po prostu przezwyciężyć w sobie te wątpliwości, wiesz, że musisz wyjść poza tą strefę komfortu, wiesz, że musisz sobie poradzić z tymi swoimi lękami, ze swoimi obawami, ze swoimi zranieniami z przeszłości, no bo jeżeli tego nie zrobisz, no to nigdy nie osiągniesz swojego celu. Jeżeli nie poradzisz sobie z tym, że się boisz z kimś być, że boisz się komuś zaufać, no to przecież nigdy z nikim nie będziesz. Więc kluczem tutaj jest to, żeby zapytać się siebie, czego ja tak naprawdę chcę. Czy ja się boję aż tak bardzo tego sukcesu, do którego dążę, czy to w relacjach, w miłości, czy w karierze, że poddaję się i się wycofuję, bo coś mi nie wyszło. Czy ja tak bardzo tego chcę i to jest moim celem i po prostu nie spocznę, dopóki tego nie osiągnę i wtedy no coś za coś, tak? Jak chcę osiągnąć cel, no to muszę przełknąć te porażki, nauczyć się, wyciągnąć wnioski, wyciągnąć lekcje na przyszłość i próbować dalej i dalej i dalej, aż do skutku. I też właśnie ta karta, tutaj ściągnij swoją maskę, no właśnie to samo mówi, tak? Doprecyzuj, czego chcesz i też jakby bądź szczery ze sobą, szczera ze sobą, co jest dla ciebie ważne. Bo ludzie bardzo często po prostu żyją tym swoim życiem, a tak nie do końca wiedzą co. I dlatego tak dużo ludzi jakby demotywuje się tak prosto, tak łatwo, poddaje się tak łatwo, spróbuje czegoś, nie wyjdzie i dalej siedzi, wiecie, gdzieś w jakimś, w takiej przysłowiowej czarnej norze, bo w sumie nie wiedzą, czego chcą, może coś chcą, ale tak czekają, aż życie mi coś da, aż znajdę tego jedynego, tą jedyną, aż mi się w końcu uda, ale to ty wychodzisz do życia, to ty wychodzisz do sukcesu.
To jest twoje życie i to ty musisz to życie przeżyć. To nie jest tak, że to życie przeżyje ciebie, nie? Że to życie jakby do ciebie przyjdzie. To my idziemy przez to życie. I dlatego ten cel jest tak ważny. I to musi być taki cel, który dosłownie, że to musi być coś takiego, co tak poczujesz, że sobie powiesz, że nie spocznę, dopóki tego nie osiągnę. I wtedy masz tą motywację do tego, żeby iść dalej. Więc no, tutaj dobra porada dla was na ten moment. Szczególnie, i to też właśnie dobrze, żebyście już teraz, jak to teraz wcześniej oglądacie, żebyście to sobie ustalili wcześniej, bo jak będziecie tutaj w tym trudnym, takim trudniejszym momencie, gdzie coś nie pójdzie po waszej myśli, to będzie wam ciężko znaleźć później tą motywację. A jak ustalicie sobie wcześniej, no to później sobie możecie obejrzeć jeszcze raz, ustawcie sobie przypomnienie i przypomnieć sobie tą motywację z samego początku. Przypomnieć sobie, co sprawiło, że wy chcieliście spróbować. Co sprawiło, że podjęliście tutaj jakąś decyzję, żeby coś zmienić w swoim życiu. Że chcecie coś tam osiągnąć, tak? Ale co to było konkretnie? Po co wy to chcecie robić? Co jest tym waszym celem? Co chcecie osiągnąć przez to? Co jest tutaj dla was najważniejsze? I zajrzyjcie głębiej, nie tak powierzchownie. Gdzieś głębiej, żeby to była jakaś wasza taka emocja, takie, wiecie, żeby takie głębokie pragnienie, że coś, że dopiero jak to się zdarzy, to poczujecie taką, wiecie, dumę i satysfakcję z samego siebie, czy z samej siebie. Dobra, i lecimy dalej. Mamy kartę umiarkowania, ostatni kwartał, październik, listopad, grudzień. I karta słońca, super. I trójka mieczy. Z tą kartą umiarkowania, która symbolizuje uzdrawianie pewnego rodzaju dla mnie, jest to taka, jest tą kartą słońca, jest to taka energia, także właśnie wzięliście sobie do serca to, co tutaj powiedziałam, tak? I udało wam się znaleźć ten cel, znaleźć tą motywację w siebie, chęć do życia, chęć do działania, bez względu na to, gdzie wam się noga podwinęła, bez względu na to, jakie rozczarowania się pojawiły, czego doświadczyliście, co was gdzieś tam zabolało, kto was zranił i tak dalej. I to jest ten ruch ku życiu, tak? Ten ruch ku więcej, do sukcesu, też do miłości. Dobra, zobaczmy kariera, praca i finanse. Tutaj karta pustelnik. Od tego zaczynaliśmy w ogóle, nie? I karta królowa monet, siódemka monet. Ok, więc tutaj taki okres troszeczkę też w sumie chciałam powiedzieć wycofania, ale my tutaj mieliśmy takie wycofanie, więc tu jest taki moment właśnie analizowania, jeszcze znowu ten pustelnik, czyli taka postawa, zobaczcie, mamy osobę, która sobie sama siedzi i myśli i powoli to światełko się jakby w niej rozpala, tak? Czyli powoli jakieś nowe pomysły zaczyna zdobywać, albo wiecie, no odpowiedzi na jakieś swoje pytania, na nowo ta motywacja jakby rośnie w tej osobie, na nowo jakby z nowej perspektywy zaczyna patrzeć na to, jakby mądrość taką wyciąga z tego, co się gdzieś tam w życiu tej osoby nie powiodło. I no i właśnie zaczyna patrzeć już przez takie mądrzejsze jakby okulary, tak, na swoją przyszłość do przodu, tak, z innej perspektywy, już tą taką większą też mądrością, z większą dojrzałością, bo my dojrzałości nabieramy właśnie przez takie trudne momenty w życiu. Tam, gdzie się sparzymy, tam, gdzie nam coś nie wyjdzie, tam, gdzie się rozczarujemy. Więc myślę, że to będzie taki odnowa, nowy początek. Nowy początek, jakby kolejny początek, kolejny etap. Też pewnie słyszeliście, że życie owszem kołem się toczy, tylko to nie jest takie kółko, gdzie się kręcimy w kółko, chyba że nie wyciągamy wniosków żadnych, to wtedy tak, ale jak wyciągamy wnioski, jak rzeczywiście pozwalamy sami sobie się uczyć od tego swojego życia, to jest taka spirala w górę, nie? Więc my co jakiś czas wracamy do tego punktu wyjścia teoretycznie, ale już widzimy ten punkt wyjścia jakby z innej perspektywy. I za każdym razem coraz wyżej i wyżej i wyżej i w ten sposób tak dojrzewamy. I coś takiego tutaj jest, że wy jakby wrócicie do tego punktu pod koniec roku, do tego punktu, z którego zaczynaliście, ale już z inną mądrością, więc to jest jakby, będziecie już o krok dalej. To nie jest tak, że się cofniecie. Chociaż możecie mieć poczucie, że się cofnęliście, no bo miałam takie plany, a tutaj mi nie wyszło i znowu jestem w punkcie wyjścia, to tak nie jest, absolutnie tak nie jest. To właśnie tak wygląda. I też zobaczcie, jak wiecie, koło się toczy, tak? To jest tak jakby raz na
górze, raz na dole, raz na górze, raz na dole. Więc wy jesteście po prostu coraz wyżej, tak? I docencie też to, i to tak będzie po prostu zawsze wyglądać. To zawsze tak jest, że będzie raz trochę lepiej, trochę gorzej, tak? Dwa kroki do przodu, krok do tyłu, dwa kroki do przodu, krok do tyłu. Więc tutaj zrobiliście dwa, nawet więcej kroków do przodu na samym początku, a później musieliście zrobić krok czy dwa do tyłu. Więc docencie właśnie to, że tak się wydarzyło, że to jest nowy początek. Zobaczcie też na tą osobę tutaj. Ja to widzę, że to są wasze doświadczenia i to są jakieś nowe rzeczy może, które pozaczynaliście i to nie jest tak, że to zginęło, ale to potrzebuje czasu, żeby się tutaj przebić przez ziemię, żebyście zauważyli jakieś efekty w końcu. Więc to zobaczcie też, jak dużo tutaj jest jakby pod tą ziemią, jak tutaj się dużo dzieje. Wy nad tym tutaj pracowaliście. To nie, może tego nie widzicie z powierzchni, tak jak ten koleś nie widzi jeszcze, jak duże korzenie ma ta roślinka i jaki duży potencjał, żeby to drzewko sobie urosło, tak? Ale im większe korzenie, tym większe drzewo będzie z tego. I on na razie siedzi i patrzy, że taka mała roślinka, tyle pracy tutaj włożyłem, a taka mała roślinka wyrosła i może ma wrażenie, że to wszystko, co on tutaj to włożył, to gdzieś znikło i zostało jedno może i ledwo co z tego wyrosło, ale to tak nie jest. Ta cała praca, te wszystkie porażki, te wszystkie trudności, te wszystkie momenty, w których przezwyciężyliście swoje własne lęki, one nie poszły na marne, one tam są, tylko wy jeszcze nie widzicie owoców. Więc się nie poddawajcie, to wszystko wyjdzie. Ważne jest to, żebyście sobie też dali czas właśnie na te przemyślenia, na to, żebyście poczuli, jak dużo tutaj zainwestowaliście i im bardziej z tego sobie zdacie sprawę, im bardziej wy docenicie te swoje, te swoje zaangażowanie, te swoje jakieś wyrzeczenia, które gdzieś tam po drodze musieliście zrobić. No wiecie, o co chodzi, tak? Zaangażować się, to co musieliście tutaj zasadzić, tym bardziej to będzie powoli, powoli wychodziło i kwitło. Okej, zobaczmy. I właśnie nawet teraz tak zobaczyłam, tutaj mam tą kartę trójka mieczy, więc to może być to, jak wy się czujecie, że wy możecie mieć wrażenie, że znowu koło się zamknęło, tak, jestem w punkcie wyjścia i możecie czuć się rozczarowani, ale to absolutnie tak nie jest. To tylko jest właśnie z waszej perspektywy, bo wy patrzycie tak jak tutaj ten koleś na tą roślinkę, bo on nie widzi, co jest pod ziemią. I wy też nie widzicie jeszcze w tym momencie tego wszystkiego, jakie to ma znaczenie i jak dużą wartość to ma i jak dużo wam to przyniesie w przyszłości. Dobra, zobaczmy miłość i relacje. Koło fortuny. Super, więc tutaj gratulacje, bo udało wam się przezwyciężyć te swoje wątpliwości, udało wam się skonfrontować ze swoimi słabościami. Dwójka kielichów. Czy czegoś chcieć więcej? Widzicie? To się opłaca. Ta praca się opłaca. Tak? Zobaczcie, tutaj byliście w tej czarnej noże i zobaczcie, nawet tutaj jest ten symbol, o którym mówiłam. Nie? Tutaj jest koło i zobaczcie, tu była taka małe kółeczko, tak? Ale coraz wyżej, coraz wyżej, coraz wyżej. I z tego czarnego, i wiecie, no przez kilka cykli tutaj jeszcze było się w tym czarnym. Później było się w tym szarym, ale jeszcze w chmurach, tak? Tu mamy z boku te chmury. Więc jakby nie widzieliście tego, że tutaj będzie kiedyś pięknie. Widzieliście ciągle jeszcze, no nic, mgłę, nie? Ale cały czas ta praca się opłaciła. Cały czas było coraz wyżej, coraz wyżej, coraz wyżej. I zobaczcie, jak sobie tutaj pięknie stoi, otwarta. Nawet na jednej nodze potrafię, zobaczcie, jaka siła, żeby się utrzymać. Taka otwartość, gotowość. No i ta przepiękna dwójka kielichów, chyba moja ulubiona karta ze wszystkich talii. Przecudowna, która symbolizuje może jakieś bratnie dusze, tak? Czy partnerstwo takie. Miłość, parę. No. Tak jak wam się, na ile wam się ta karta podoba, na tyle będzie wam się podobało w tych relacjach, w których jesteście, tak? Czy w relacji, w której jesteście, też pod kątem tutaj o znajomych też było wcześniej, znajomi, rodzina, czy właśnie jakaś nowa osoba, którą tutaj być może poznaliście parę miesięcy wcześniej. Wow, i patrzcie, jeszcze karta szóstka kielichów, sukces, szóstka buław, sukces. No, więc nie przejmujcie się tym, że
coś wam się wydaje, że jest jakimś niepowodzeniem, że jest jakąś porażką, bo nigdy nie jest. To jest naprawdę krok po kroku, coraz wyżej, coraz wyżej, coraz wyżej. Nawet jeżeli wam się wydaje, że wcale tak nie jest. Zobaczmy. I nawet jeżeli będziecie mieli ochotę zrezygnować i się poddać, to się nie poddawajcie. Ustawcie sobie przypomnienie, obejrzyjcie to jeszcze raz pod koniec roku. No i się trzymajcie tego. Dobra, z kart emocji. Karta nuda. Miłość. No, miłość to czujesz w relacjach, a ta nuda może tutaj właśnie dotyczyć taki brak motywacji, tak? Ona tak leży, jakby już nie miała siły po prostu na nic. Duma. I rezygnacja. No właśnie mówiłam o tej rezygnacji przed chwilą. No, że być może będziecie chcieli z czegoś tutaj zrezygnować. Mamy poczucie bliskości jeszcze, tak jak ta dwójka kielichów. Więc myślę, że jeżeli chodzi o miłość, o relacje, to będzie super. Ewentualnie to, co będzie się działo właśnie gdzieś w karierze, w jakichś innych sferach waszego życia, coś innego, co jest dla was też ważne, to może wpływać trochę negatywnie na tą relację. To też pamiętajcie, żeby sobie to oddzielić, bo czasami jest tak, że właśnie w jakiejś jednej sferze naszego życia coś się nie udaje i mamy wrażenie, wiecie, patrzymy przez te czarne okulary na wszystko i mamy wrażenie, że nic się nie udaje, a nie zauważamy, że no tutaj w związkach, tak, w tym obszarze też kiedyś było gorzej, a teraz jest super, ale przez to, że patrzycie przez pryzmat tego, że nie jesteście z siebie zadowoleni w jakiejś innej sferze waszego życia, to macie wrażenie, że w sumie w tym związku też jest byle jak i w tych relacjach też i w ogóle wszystko jest do D i nikt mnie nie chce i nikt mnie nie lubi i w ogóle wszystko jest bez sensu, nie? Więc też spójrzcie na to, oddzielcie sobie trochę też te sfery życia, jakby patrząc na to, tak, na swoje życie, żebyście wiedzieli, że wcale nie wszędzie jest źle, że to jest tylko jakiś jeden temat, który bardzo was zajmuje, który jest dla was ważny. Nie chodzi o to, żeby to bagatelizować, ale to, że w jakiejś jednej sprawie coś się nie udaje, to nie znaczy, że wszystko jest źle. Okej, okay, i karta porady. Karta pokusa, więc trzymajcie się tego, o czym też mówiliśmy tutaj wcześniej, tak? Tego celu swojego, tego, czego chcecie, tego, do czego dążycie i zamiast tworzyć jakieś czarne scenariusze i zastanawiać, myśleć o tym wszystkim, co poszło źle, co może pójść nie tak, zacznijcie myśleć o tym, jak chcecie, żeby to poszło i tworzyć te białe scenariusze w głowie, tak? Zastanawiać się, gdzie chcę być, jak będzie wyglądał mój sukces, po czym poznam, że już ten sukces odniosłam, tak? Po czym poznam, że osiągnęłam swój cel, co jest dokładnie tym moim celem i co muszę jakby od końca pomyśleć, tak? Co muszę w takim razie zrobić, żeby do tego dojść, bez jakiegoś popadania w czarną rozpacz, nie wiadomo co, że nic mi się nie uda. No, uda ci się tyle, ile sam zrobisz, więc przygotuj sobie plan, zastanów się właśnie od końca, co jest moim celem i po kolei kroki, co muszę zrobić, żeby do tego dojść, no i działaj i tyle. Nie ma co się tutaj mazać. Karta cykle, to no, o czym mówiłam tutaj przez całe wasze czytanie. I to mamy odwaga, czyli po prostu no, zacząć robić, działać z odwagą. Że to jest normalne, że tak się dzieje, tak, że raz jest lepiej, raz jest gorzej i tak jak już to mówiłam, że to nie znaczy, że wracacie do punktu wyjścia. Wyciągajcie lekcje z przeszłości, wnioski na przyszłość i ustalajcie sobie, co teraz jeszcze muszę zrobić, czego jeszcze nie próbowałem, tak jak pomyśleć może jakoś nieszablonowo i działać i tyle. I cieszyć się też, doceniać to, co wam się udało, doceniać to, co idzie po waszej myśli, doceniać osoby, które są w waszym życiu, które wam w czymś pomagają albo które po prostu przy was są i na tym, co pozytywne, się też koncentrować. Jakby żeby widzieć jedno i drugie, tak, że jest, coś jest czarne, coś jest białe, a nie, że jak jedna rzecz jest czarna, to od razu wszystko jest szaro-bura i czarne. Okej, okay, dobrze, chyba najdłuższe czytanie do tej pory z tej serii. W takim razie życzę wam wszystkiego dobrego na ten przyszły rok, trzymam za was kciuki. Jeżeli jesteście zainteresowani czytaniem indywidualnym, takim jak to,
dzisiejsze, to w opisie poniżej znajdziecie link do mojej strony, na której znajdziecie więcej informacji na ten temat. A na dzisiaj Wam dziękuję. Mam nadzieję, że to czytanie było dla Was pomocne i do usłyszenia niedługo.